Mieliśmy rację, kiedy ostrzegaliśmy przed fatalnymi geopolitycznymi konsekwencjami Nord Stream 2. Jest parafowane porozumienie. Porozumienie prywatnych firm. To też trzeba jasno powiedzieć, że to nie stoją za tym, dzięki Bogu, rządy. Czy kiedy starałem się w 2014 roku po pierwszym ataku Rosji na Ukrainę przekonać Niemców, Francuzów, Włochów do Europejskiej Unii Energetycznej, która mogła uniezależnić Europę od dyktatu gazowego Rosji. Póki ja będę o tym współdecydował, Polska nie będzie krajem jakiejś właśnie takiej agresywnej koncepcji antyrosyjskiej.